To, za moment dojdziemy do momentu, w którym chyba ktoś zdecyduje się na atak jako pierwszy. Paweł Rogoza. Będzie się przez cały stół jednak miał dostęp do tej bli czyhającej już na niego pod narożną kieszenią. W sumie ciekawy pojedynek może nam się tu z tego wytworzyć, bo tak diametralnie różnych stylów gry, chyba jeszcze w tych mistrzostwach, tak diametralnie różne style gry się nie spotkały. Grzesiek Biernacki, który przegrał z Kacprem w półfinale, też jest ofensywnym zawodnikiem jak Paweł, ale jego wybór zagrań jest mniej brawurowy. Paweł lubi zaatakować naprawdę bile, które czasem mają 20-15% szans na wpadnięcie do kieszeni i to dodaje trochę smaczku. Kacper z kolei gra taką ścianę, to jest jego chyba przez niego ukute określenie. Jakoś tak się przyjęło w polskim snukerze, a czasem ta ściana zamienia się w mur, przez który bardzo trudno się przebić. Bo tak dojrzale grającego zawodnika jak Kacper akurat w Polsce nie ma. Co też w tych odstawnych Kacpra widać doskonale i to wyróżnia go na tle wielu innych polskich snukerzystów, to jest ta niesamowita dbałość o to, co się stanie z bilami, od których sam się odstawia. Nawet jeżeli biała, tak jak w tym przypadku, nie jest poprowadzona idealnie, tak bardzo często Kacper po prostu wie, gdzie potoczą się czerwone. Wie, że minimalizuje to ryzyko wystawienia dzięki temu. Gra to wszystko bardzo precyzyjnie. Trudno dobrać się do szansy wbijania po prostu grając z nim. A raczej przeciwko niemu. Ja tak patrząc na Kacpra przy stole, zwykle się no, tak się utarło, tak się przyjęło, powiedzmy w tym światowym snukerze, szuka się bil do wbicia bezpiecznych. Patrząc na Kacpra, można mieć przekonanie, że on szuka bili do odstawnej. W tej chwili z tej trójki spod różowej, no ta najbardziej wystająca na prawą stronę. O, tu jeszcze dostęp miał do niżej położonej. Mniej więcej z tym samym kątem odeszłaby biała bila. No, dwa razy za krótka odstawna. No, tym razem Paweł Rogoza już będzie mógł coś przeatakować, ale chyba kąt mu nie odpowiada, bo też się jakby zafiksował na odstawne. No i znając Pawła na treningu, taką czerwoną do prawej narożnej kieszeni przez cały stół wbijałby z pełnym impetem i wsteczną rotacją, ale to nie jest ten mecz, w którym można sobie pozwolić na takie ryzyko, bo Kacper błędy wykorzystuje bezlitośnie. No teraz same kłopoty, bo Paweł nie dociągnął czerwonej, przepraszam, białej, a to z kolei stawia białą w dość niewdzięcznym położeniu. Na czarną bilę musi uważać Kacper, żeby na niej nie zatrzymać białej. Mogło być gorzej, mogło być lepiej też. Wydaje mi się, że czerwona stojąca na środku stołu może być do przecięcia. Szczęśliwie o tyle, że no to wbicie samo w sobie nie jest jakieś stuprocentowe, a do tego przesłoniła ta bila inną czerwoną, którą zająłby się w pierwszej kolejności. Oto long, prawie że centrala, pozycja do czarnej. Zobaczymy, ile z tego napuka Paweł. Flagowy okręt Pawła. Wbicia przez cały stół. Doskonale sobie z tym radzi. Te jego techniki nie wyglądają książkowo, też przez to, że długie ręce po prostu ma Paweł. Jest trochę inaczej zbudowany niż większość snukerzystów. Za długo na drążku wisiał. Na Tak, trzepaku w dzieciństwie. bardzo rozciągnięty, bardzo. Musiał pracować z trenerem, z Markiem Zubrzyckim, na tym, żeby tę technikę jakkolwiek ustawić, żeby móc się złożyć do stołu i mieć ten kij dosyć poziomo ustawione.
ale też ma to potwornie długie odciągnięcie, dzięki któremu siła uderzenia, ta dynamika może być lepsza. Jak to wszystko gra, jak gra się dobrze Pawłowi, to ciężko o pudło. No i po tej nie najlepszej odstawnej Kacpra, a te też się zdarzają, doskonałą okazję dostaje Paweł. O, przyszły napoje, fajnie. Dzięki, break. Piotrek. Och, cudownie. Nasz producent dba o nas. Właściciel stacji Garbol TV zapewnił tak nam wikt i opierunek. Zdrówka. Zdrówka. Teraz albo na środek stołu z postępową rotacją, albo po czerwoną do lewej narożnej. No to nie był najlepszy pomysł, przynajmniej wychodzenie z takim kątem. Teraz rzuca mocno białą w stronę środka stołu. No chyba, że tu jeszcze prawa narożna kieszeń, kanon i pozycja na różową albo czarną do lewej narożnej. Wszystko już w miarę pod kontrolą. Trochę niewygodnie stoją te czerwone przy dolnej bandzie. Utrudniają rozgrywanie czarnej, właściwie pozycjonowanie z niej do kolejnych bil. Ale tam bez przesady trochę miejsca jest, żeby się na bandzie z białą odbijać. Trochę też miejsca ma na znalezienie mostka przy czerwonej, która stoi przy prawej dłoni Pawła. O, i to może być koniec. Czy jeszcze coś tam do ścięcia ma? No, ta wysoko położona czerwona, ona minimalnie stoi w górnej połowie stołu. Także na ostre cięcie będzie musiał się decydować, albo zagranie na krótkiej odległości. Czerwona, no duże cięcie w zasadzie. Ale luz. Zamiast czarnej z chińskiego snookera wolał wybrać różową do środkowej kieszeni. Paweł, no tu kontynuacja wręcz gwarantowana na czerwonej do środka. 41 przewagi, jeszcze 5 czerwonych ustawionych w dosyć łatwych pozycjach. Z nich powinien spokojnie móc zbudować wygrywającą przewagę Paweł Rogoza. Dosyć duży wysiłek dla snookerzystów to są całe te Mistrzostwa Polskie, bo zaczęliśmy grać w czwartek po południu mecze grupowe. Dzisiaj już obaj są po spotkaniach do 5 wygranych frame'ów, a tu jeszcze jedno do 6 wygranych partii. To może tak w kontekście profesjonalistów, których zazwyczaj się ogląda, nie brzmieć jakoś niezwykle wymagająco, ale jednak na amatorskim poziomie nie gra się zazwyczaj aż tylu frame'ów dziennie pod taką presją. Także nie tylko umiejętności dzisiaj, ale też umiejętność, raczej doświadczenie czy wytrzymałość, chyba to jest najlepsze słowo, kondycja psychiczna, to może odegrać dużą rolę. Dwie czerwone potwierdzone jakimś w miarę wysokim kolorem. No, tu się kroi nawet na najwyższego breaka Pawła Rogozon, jeszcze setki w tym turnieju nie ma. 90 to jest najwyższe podejście do tego z tych, powiedzmy, na pudle, na miejscach 1, 2, 3, 82 79. Breaki w tych zawodach zresztą to chyba już taka tradycja od powstania Mistrzostw Polski, chociaż przy powstaniu to raczej 30 20 były takie cenne. Teraz notowane są jak w World Snookerze od 50 od 40. No i tych 40 ma rzeczywiście sporo, 7 sztuk. No, u Kacpra to wygląda dużo bardziej na bogato. 40 ma 5, 6, 50.
3,7, 2,8, 2,9 i 2 setki. To jest naprawdę wysoki poziom snookera, bo okej, to może jest poziom amatorski mimo wszystko, ale jednak biorąc pod uwagę to, że mecze rozgrywane są w grupach do czterech wygranych, przepraszam, do trzech wygranych partii, później do czterech i dopiero ćwierćfinały do pięciu, to tak policzyć średnią, na ile frame'ów robi breaka wygrywającego Paweł czy Kacper, to tą średnią wcale by nie ustępowali wielu profesjonalistom. Szkoda. Próba rozbicia tych dwóch czerwonych pod bandą. No może tutaj sobie pozwolić na jakieś na popuszczenie władzy fantazji, na jakiegoś dubla w połączeniu z zagraniem po strońcu. W sumie nie było daleko do wbicia do środkowej kieszeni. Poddaję frame'a Kacper, nie było już o co walczyć. 84-0 i zawodnik, który faworytem nie jest w tym meczu, prowadzi. Sędzią spotkania Mateusz Rusin z Poznania. Chyba o tym nie wspomnieliśmy. Też sporo to wyróżnienie dla niego, bo wydaje mi się, że jeszcze tak prestiżowego meczu w polskich zawodach okazji sędziować nie miał. Było sporo niespodzianek w całych tych zawodach. Gdyby ktoś teraz dołączył do oglądania, dopiero teraz zaczął obserwować wyniki, czy od półfinałów, no to pewnie zastanawiałby się, gdzie na przykład jest Tomek Skalski, który na 5 ogólnopolskich turniejów w tym sezonie wygrał 4, plus jeszcze zawody Top 16 tej najwyższej klasy rozgrywek. Tomek Skalski przegrał z Kacprem Filipiakiem 0-5 aż w ćwierćfinale. Tam się z tym murem, ścianą Kacpra zderzył bardzo brutalnie. Kacper zagrał chyba jeden z lepszych meczów w całych tych zawodach właśnie z Tomkiem Skalskim. Można by się też zastanawiać, gdzie się podział obrońca tytułu Mateusz Baranowski. On akurat i kto to mówi? Z grupy nie wyszedł. Michał, to twoja wina. Tylko moja, Tomka Skalskiego również. No faktycznie trafiliśmy do grupy śmierci, bo chyba z każdego koszyka najmocniejszy albo jeden z najmocniejszych zawodników się w tej grupie znalazł. Jeszcze Tom Limor, trener naszej kadry, izraelski snookerzysta bardzo dobrej klasy. Wszyscy się tam nawzajem poogrywaliśmy tak naprawdę, oprócz Tomka, który grupę zdominował. No i tak wyszło, że po prostu bilansem minimalnie, ale Mateusz Baranowski z grupy nie wyszedł. Nawet nie bilansem, bo bilans był też remisowy, tylko bezpośredni pojedynek, prawda? Ze mną. Tak, faktycznie bilans mieliśmy identyczny. Także kolejne kryterium było potrzebne, żeby wyłonić zawodnika, który znalazł się w 1/8. Z grupy czteroosobowej grupy wychodziło po dwóch, tworząc drabinkę pucharową już z 16 snookerzystów złożoną. To jest może coś, co skłoni Kacpra Filipiaka do zaatakowania pierwszej linii. Mam wrażenie, że jeszcze ani jednej nie atakował w partii pierwszej. No niewygodne złożenie się, a jak coś przeskazał Kacprowi, on no, nie szuka jakby innego ułożenia. Widzi, że no, to ma szansę niepowodzenia. Bardzo procentowo mierzy swoje szanse. Taki ścisły, matematyczny, analityczny umysł. No i doskonała teraz odstawna Kacpra odcina. Dzięki żółtej bili całą lewą stronę czerwonych. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ta czerwona po prawej stronie, od której odstawna byłaby w miarę łatwa, też niedostępna przez brązową tym razem. No to negatywna, nic innego nie pozostaje, biała na dolną bandę.
to może czuć się zmuszony do ataku Paweł Rogoza. Te techniki, o których wcześniej wspominałem, to ten Q-Power, którym dysponuje, to pozwala na to, żeby atakować taką bilę i wycofywać białą gdzieś za niskie kolory. I robi to bardzo często z niesamowitą skutecznością. A ja na chwilkę wrócę do tego poprzedniego zagrania. Kacpra, to jest takie... Owszem, on był profesjonalistą, maczał palce jakby w tym zawodowym snukerze, ale w takich przypadkach, w jakim przed chwilą, w takiej scenerii, w jakiej znalazł się Kacper, bile przy bandach się na początku partii zostawia. Ich się nie rusza. Gdyby odstawiał się od, powiedzmy, skupiska czerwonych, miałby gwarancję, że bila stojąca przy prawej bandzie mocno by utrudniała odstawną Pawłowi. Wyczyścił pole stamtąd. Owszem, tam... Zagrał tak, że prawą stronę z dołu odciął zieloną, ale można było poszukać innego rozwiązania, zostawiając tamtą czerwoną w spokoju. Ona nie nadawała się do wbicia. Wybrał jak wybrał i może na tym sporo przegrać Kacper. Tu się zgadzam prawie całkowicie, z jedną tylko uwagą, że te bile akurat na tych stołach w klubie 147 Break na Zamienieckiej, które są przy bandzie, często niestety nadają się do wbijania. Stoły są Rozumiem, ale... Sukno sprawia, że taki zawodnik jak Paweł może takie bile atakować. To pewnie nie był ten moment, żeby o tym myśleć zupełnie. To nie zmienia faktu, ale tak po prostu dorzucam, że możemy tu się spodziewać często zagrań, których byśmy nie zobaczyli na stołach star, które wpadają do kieszeni przy bandach. To nawet z dużą siłą. Tylko, że można było poprowadzić, no już jak też biorę poprawkę na to, że to Kacper prowadzi białą, a jak prowadzi ją dobrze, to zwykle ona ląduje na górnej bandzie, więc tam, sugerując się tym, tam stawiając białą, naprawdę myślę, że mógłby troszkę więcej ugrać. Na razie ma zero. Mamy początek drugiej partii, 12 punktów breaku. To jest ten moment, w którym liczymy już punkty bez odpowiedzi? Można tak robić, prawda? Bo to już koło setki mamy. 84 w pierwszej partii, 12 w drugiej. Oj, ledwo wpadała niebieska, kamień z serca spadł. Podejrzewam Pawłowi, jak widział, że ona jednak w kieszeni się znalazła. Tylko pytanie, czy dociągnął pozycję do czerwonej, do lewej narożnej kieszeni. Chyba będzie dostępna do wbicia. Czy nie? Chyba nie. No, już by był do niej pewnie złożony. Wątpliwości są ogromne. No ale składa się do niej. Z boczną rotacją już widać. No nie wiem, czy to nie jest moment, w którym należy odpuścić. Zdaję sobie doskonale, Paweł, sprawę z tego, że jedynym sposobem na wygranie z Kacprem to jest też kontrolowane ryzyko. On pewnie będzie musiał więcej ryzykować niż Kacper, ale gdzieś to faktycznie trzeba trzymać pod kontrolą i grać po prostu rozsądnie, nie tylko skutecznie. Nie ma co się wygłupiać, prowadzi 1-0, więc to wbijanie z boczną rotacją, zagraniem Masę na pewno nie byłoby rozsądnym rozwiązaniem. Kacper konsekwentnie. Biała na banda. Zauważyłem w ogóle, powiem Ci, ciekawe zachowanie Kacpra w meczu z Grześkiem Biernackim. Podejrzewam, że to nie tylko w tym meczu się pojawia, ale akurat rzuciło mi się w oczy. Mówi do siebie bardzo dużo Kacper, szepcze wręcz tak dosyć głośno. Nie byłem w stanie zrozumieć, co to są za słowa, czy miłe, czy nie, ale tak jakby jakieś afirmacje uprawiał albo coś próbował sobie wytłumaczyć. Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno jest to jakaś psychologiczna technika, którą Kacper stosuje. Może Kacperowi należy przekazać mikrofon. O właśnie. To był precedens dopiero, komentarz na żywo. Chyba miałeś kiedyś taki pomysł na Warsaw Snoop. Tak, ale proszę. Wygrać i komentować zarazem. Nie ma szans. Bo jak to prowadzić kij po mikrofonie? A tak z perspektywy czasu może i by mi lepiej poszło, wiesz? A przynajmniej tak miałbym na co zwalić. Przeanalizowałbyś sobie sytuację wcześniej na trzeźwo i chłodno.
Czerwonej do środka nie ma, to przesłania Kacprowi białą, zieloną. Co lewą stronę czerwonych przesłania niebieska, od prawych czerwonych z prawej strony odstawiać się wcale nie chce, bo tu i różowa, i niebieska, i czerwona mogłyby blokować drogę dla białej w odprowadzeniu jej za niskie kolory. To dwie bandy i zachowuje się tak Kacper, jakby miał ustawionego pełnego snukera. To rzeczywiście jest duże, bezpieczne pole. Do tych dwóch czerwonych po lewej stronie czarnej można dotaczać bez obawy o wystawienie czegokolwiek. Jeden szczurek wypuszczony. Teraz chyba błędu spodziewać się nie można. Faulu nie ma, chociaż błąd minimalny, ale popełnia Kacper Filipiak. Mówię tu o czerwonej do żółtej kieszeni, ona ewentualnie dostępna jest do wbicia, jeżeli chciałby zaryzykować to zagranie. No to później prowadzić białą można czy to do niebieskiej, czy do różowej na środkową kieszeń. Czarna raczej niedostępna akurat z tej pozycji. No to ryzyko wspomniane, Paweł się nie zdecydował. Kacper teraz chyba będzie próbował wklejać białą za czarną znów. Co? Z bociana trzeba grać, podniesiony wysoko kij, biała znów na bandę do ekranu. No, wiedział, że tu istnieje szansa wystawienia czerwonej do żółtej kieszeni, chociaż z drugiej strony ta czerwona tak potwornie ryzykowna, że trudno spodziewać się, żeby Kacper niezmuszony do tego rozwiązania je wybrał. Ryzykowna o tyle, że tam już trzy pozostałe inne czerwone jeszcze stoją na górze stołu. Z łatwością można je wystawić. Ale może też próbować prowadzić białą gdzieś w okolice zielonej kieszeni Kacper, jeżeli nie uda się tutaj. Proszę, widzi czerwoną. W sumie to stawia Pawła Rogozę w bardzo podobnej sytuacji, w jakiej sam przed chwilą się znajdował. No sam Paweł ma teraz możliwość wyboru, dlaczego gra od tej linii. Rozumiem, że natarcie na czerwoną blokującą drogę do zielonej kieszeni miało być tam, miała zatrzymać się Bila, która pokonała dwie długości stołu. Troszkę załamany odszedł od niego Paweł. No tyle, że upiekł się akurat. Nic strasznego dla niego się nie wydarzyło. Czarne bliżej bandy, znowu można próbować chować tam białą Bila. Mniej przestrzeni, ale jak się już tam białą wciśnie, to można liczyć na parę fauli może, a z pewnością można liczyć też na grę po faulu. No i tym razem trochę agresywniejsze zagranie Kacpra z rozbiciem czerwonych, żeby jeszcze większą presję na Pawle wywrzeć, ale białej nie poprowadził zbyt dobrze Kacper. Zamiast za czarną, wyszło przed czarną.
dostać się do stołu, pić tę pierwszą czerwoną. Kolorowe jeszcze nie są jakoś dramatycznie ustawione, choć no, w zasadzie to dwie tylko mamy na punktach. Zakładam, że i brązowa stoi na własnym miejscu. Nie ma jeszcze dramatu, jeśli chodzi o ustawienie zarówno czerwonych, jak i kolorowych. No lepsza odstawna Kacpra już miała zdecydowanie bliżej pandy. Trudno będzie włożyć ten kij, chociaż nie jest to niemożliwe, między białą a bandę. Znowu zagranie dwociana po to, żeby białą wycofać pod dolną krawędź stołu. No i za chwilę będziemy mogli ogłosić moment, w którym to wszystkie czerwone wędrują na górną połowę stołu. A tu temu bocianowi nogi się wyraźnie ugięły. Zabrakło tej wstecznej rotacji, zabrakło zupełnie efektu na białej, który chciał uzyskać Paweł. Wystawia na pewno do środkowej kieszeni ścięcie czerwonej. Mowa tu o prawej środkowej oczywiście. I tak, niby czerwone porozrzucane, niby kolorowe porozrzucane, ale bałagan na stole sprawia, że wcale łatwo tutaj nie będzie zbudować wysokie podejście. Bardzo mądrze, bardzo dobrze będzie trzeba kontrolować białą pilę, żeby się w tym całym bałaganie po prostu nie pogubić. No, szczęśliwe to dojście na Kacpra. A mogło dojść do zderzenia białej z czerwoną pod górną bandą. Mogło też się złożyć tak, że biała, mijając tę bilę, niekoniecznie wyszłaby na cokolwiek. Pierwsze punkty. Pierwsza czerwona, pierwsza kolorowa w tym meczu dla Kacpra. To już na tyle sobie uporządkował stół, że będzie miał dostępne trzy niskie kolory. Może za chwileczkę brązowa. Chociaż jeszcze nie teraz. Teraz z pewnością bila różowa. Z niebieską. Trochę kłopotów na swojej drodze spotkać może Kacper. Ona nie idzie ani do prawej, ani do lewej środkowej kieszeni. No jeszcze jakąś tam małą stratę ma. Wychodzi na to, że prawdopodobnie wszystkich czerwonych szukać będzie Kacper. Czwarty to finał dla Kacpra. Jeden tytuł mistrza Polski w 2011 czy 13, przepraszam, 13 roku. W 11 Rafał Górecki wygrał. W 13 roku ograny wówczas Michał Zieliński. No nie są to jakoś specjalnie udane zawody dla Kacpra. Czwarty finał, dwa poprzednie. W dwóch poprzednich też grał Kacper, przegrał minimalnie 2 lata temu z Tomaszem Skalskim. 5-6, w zeszłym roku przegrał z Mateuszem Baranowskim również 5-6. W razie radzi sobie z tą nietypową rozsypanką bil doskonale Kacper. Za chwilę pewnie już nastąpi moment, w którym będzie trzeba zająć się tymi trudniejszymi, trochę czerwonymi.
No to jedną taką ma, powiedzmy, z tych wymaganych, z tych koniecznych do wbicia, żeby frame'a wygrać, jeszcze będzie potrzebował 5 sztuk. No zakładając, że w ogóle nie rozważa wbijania czerwonej przy górnej bandzie, przy prawej ma jedną trudniejszą. Przepraszam, przy lewej oczywiście, z naszej strony przy prawej to jest akurat bila na lewą rękę, jak znalazł. I wcale nie taka trudna nawet dla obładającego ręką prawą. Oj, tu już poważny błąd. Mogło się skończyć gorzej. Biała mogła się schować za drugą czerwoną. Wybór sobie pozostawia Kacper dzięki temu złemu prowadzeniu białej bili. Cięcie do środka lub cięcie do żółtej. Tnąc do żółtej uważać musi na czerwoną przy prawej bandzie. No, z kolei decydując się na cięcie do środkowej kieszeni, biała może zderzyć się z czarną, czego by nie chciał Kacper. Jedno z gorszych, a może i nawet to najgorsze zagranie Kacpra w tym podejściu. Ale radzi sobie, ratuje tego breaka cały czas Kacper Filipiak. No i do tej ostatniej łatwej czerwonej pozycjonuje całkiem nieźle. On akurat z krzyżaka jest mocnym zawodnikiem. Właściwie w każdym elemencie jest dosyć mocny, ale no nie zdarza mu się raczej specjalnie zawodzić, grając z przedłużki. Teraz się przekonamy, chociaż nie, jakby specjalnie wyboru nie ma. Kacper. O, postępowa rotacja, czyli jednak na górną bandą leci. Trochę boku dołożył, żeby bliżej znaleźć się z lepszym kątem na czerwonej, której wbicie da już przewagę wynoszącą 32 punkty na jedno. A, tu jeszcze kolor. To są tylko 32 punkty. No faktycznie, patrząc na live score, czasami na stream bardziej, na live score, nie można się oprzeć wrażeniu, że te stoły nie są jakieś takie bardzo ultra wymagające, prawda? Nie są i to tak naprawdę jak podchodzisz do tych stołów, to się orientujesz, że nawet bardziej niż widać są po prostu łatwe i przyjemne do wbijania. To nie do końca chodzi o same kieszenie tylko i wyłącznie. Oczywiście one wąskie po prostu nie są, no ale to nowe sukno założone na stołach bodajże 3 tygodnie temu, ono sprawia, że cały czas bile, zwłaszcza te przy bandzie, się tak przyjemnie wślizgują do kieszeni, nawet zagrywane bardzo mocno, i to też trochę musi zmieniać taktykę, no bo jednak nie opłaca się tu rywalowi wystawiać bilu ustawionych blisko bandy. O, wpada jeszcze czerwona dublem, sprawa tego drugiego frame'a jest już rozstrzygnięta na bank. Punktów w breaku, kolejne jakby nie było wygrywające podejście dokłada do swojej już imponującej w tym roku listy
na Kacper Filipiak. Trzech snookerów. Nie wiem, czy będziesz szukał, czy to należy traktować jako forma rozgrzewki dla rywala bardziej. Frame poddany. Mamy pierwszy remis w meczu do 6 wygranych partii. Trzeci frame, Kacper Filipiak otwiera 15 czerwonych. Nietypowo, bo po piątej partii ma być ta regulaminowa przerwa. No, ta przerwa taka lotna była w poprzednich sesjach, w zależności od tego, jak układał się mecz. W meczach do 5 wygranych partii, no zwykle ona była ustalana po piątej, chyba że było 4 do 0, także wtedy dochodziło do tej chwili odpoczynku dla zawodników, dla sędziego. Tutaj niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończy się pierwsze 5 partii, po piątej 10 minut oddechu. O, szybko nabierze nam rumieńców trzeci frame. Pierwsze uderzenie Pawła Rogozy i od razu bardzo poważny błąd przy odstawnej. Pozostawienie Kacpra Filipiaka w takim układzie to nie jest jeszcze jakaś taka rąbanka, kolokwialnie mówiąc, ale to, o czym wspominałem już wcześniej, umiejętność budowania breaków, umiejętność wbijania przez Kacpra na przestrzeni tych kilku lat, powiedzmy, ten początek jego tylko kariery profesjonalnej, ale takiej kariery, powiedziałbym, stricte snookerowej, rozpoczął się wcześniej niż awans do zawodostwa. Ale dla mnie to jest takim, no, takim momentem, powiedzmy, zwrotnym, momentem, w którym o Kacprze zaczęło się głośniej mówić. To jest, powiedzmy, dla mnie osobiście początek jego snookerowej kariery. No, kiedyś grał w taki sposób, spróbował zdobywać przewagę, nie posiadając tej lekkości wbijania, czyli prowokował rywala do błędu. Później zbierał kilkanaście, kilkadziesiąt czasem oczek. Słabo, gorzej, może nie słabo, ale gorzej prowadząc biało niż teraz. Często te breaki po prostu gdzieś tam zamierały, może nawet jak w tym przypadku. No i odstawiał się. Następny błąd rywala. Znowu kilkanaście dołożonych i tak na raty frame wygrywał. Podskocz, powbijaj, odskocz. Takim założeniem się kierował. Lata treningu teraz sumiennego bardzo spowodowały, że już ta domena jest nieco inna. Teraz jest podskocz, powbijaj i rozpocznij następnego frame'a. Już bardzo często dochodzi do takich scenariuszy. Autosnooker założony na wszystkie kolorowe bile.
była ta nominacja dla brązową za pierwszym razem faul, za drugim razem już bez faulu dopuszcza Pawła na rogę z jego stołu Kacper. Dobre to wejście do niebieskiej, skontrolowane wyśmienicie uderzenie, i siła, i ten kąt, i boczna rotacja, która zwykle jest pomocna przy tego typu zagraniach. No ciekawe, czy jeżeli czerwona przy czarnej przechodzi, to było, powinna być następna dla w tym breaku. Jeżeli nie, to musi albo grać na rozbicie, ewentualnie szukać kąta na najniższej czerwonej, który raczej niewiele dałby Kacprowi. No i pechowo. Pechowo spoczywa biała. Niepotrzebne było to kolejne zagranie białej z czerwoną. Na pewno nie miałby jej w samym narożniku. Jakieś media do nas przyszły dziwne. Nieobklejone. No wiem, to chyba ten cały kurier snukerowy. No nie cały, bo to... Połowa. Ile można, wszędzie ten kurier. Panie, obrędowałbyś się pana, nie? Mam naklejki kuriera do porozdawania. W kieszeni płaszcza głębokiej. Pusty przelot. Paweł Rogos. 4 punkty. No coś tam do zaatakowania ma Kacper. Chyba nie opłaca się brać chybienia. Raczej nawet nie chyba, tylko na pewno drugiego takiego błędu trudno się spodziewać ze strony Pawła. Skoro już szansę ma Kacper, to albo na wbicie, a jeżeli z niego rezygnuje, to na jeszcze lepszą odstawną. I właśnie tę opcję wybiera gdzieś tam za brązową, za zieloną szukał pozycji. Blisko było, ale tylko blisko. Raczej z prawej strony czerwonych odstawiać się nie ma jak. Tę ustawioną nad dwójką na liczniku Kacpra Filipiaka to był rzeczywiście najlepszy cel do poprowadzenia białej właśnie w okolice zielonej kieszeni. Z tego tylko miejsca nie ma szans na zaatakowanie czerwonej do lewej, środkowej, przepraszam, narożnej kieszeni Kacpra Filipiaka. Chyba nawet ma kłopot z odstawną Kacper. Może negatywna, może jakaś inna. W taki sposób, w jaki uciekał przed chwilą Paweł Rogoza, no jest to teoretycznie do wykonania, ale musiałby naprawdę na lakierek wziąć jedną z dwóch czerwonych stojących pod punktem linii różowej. No to jest tak chyba negatywna odstawna. Która wychodzi bardzo słabo, ale bardzo szczęśliwie zarazem. Chyba jedyną bilą, którą może ewentualnie wziąć na celownik Paweł, to jest ta stojąca nad różową. O ile tam biała nie pakuje się do środkowej kieszeni, można ją przycinać do lewej narożnej, uciekając białą w górę stołu. Chyba rzeczywiście o tę białą obawiał się Paweł. Ale też nie do końca na swoje zagranie na odstawną wykonuje precyzyjnie. To może okazać się kosztowne, bo jak już Kacper atakuje,
to zazwyczaj atakuje przez cały stół bardzo skutecznie i to parę dobrych zbić, parę dobrych zagrań na pozycję. Można ten układ sobie naprawdę ładnie rozprowadzić. A punktów na stole do powbijania całkiem sporo. Tu nawet zaskoczony jestem decyzją Pawła, tak jakby trochę dał się Kacprowi wprowadzić w ten defensywny tryb. Tu była do zaatakowania czerwona z podróżowej do prawej narożnej kieszeni. Wydaje mi się, że ten styl Pawła raczej by wskazywał na to, że on po prostu będzie ją atakował. Zagrał, moim zdaniem, troszkę na siłę defensywnie i przez to, wybierając trudniejszą tak naprawdę niż wbicie odstawą, daje szansę Kacprowi. Co to za przedłużki takie czarne? To są na wyposażeniu Rasonów właśnie, czy...? A nie wiem, wiesz, akurat nie zwróciłem na to uwagi w tej chwili. Nie używał po prostu tuby? Nie, teraz w ręku ma. Szerzenie. A, o to chodzi. Mhm. Tak, 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 na wyposażeniu Rasonów właśnie tej marki są takie. Tak mi się przynajmniej wydaje. W całym klubie przy każdym stole są dokładnie identyczne, więc chyba tak właśnie jest. Chytrze wyszło. Jakby nawet nie zahaczył różową, to miałby właśnie ją do tej samej prawej kieszeni. Zatrzymanie białej na kolorowej za 6 punktów dawało gwarancję pozycji do czarnej. Z tym, że ta chyba nie ma dokąd wrócić. A jak wróci, to może się okazać, że będzie bilą zablokowaną. Punkt bili różowej jest jeszcze w razie czego wolny. No, sędzia z taką pewnością siebie. O, to tylko jedna kieszeń w takim razie do zagrania. No i to jest właśnie ta sytuacja, w której Kacper już może naprawdę solidnie punktować. Spokojnie, 40 punktów do zrobienia jeszcze z tego układu, a jak sobie te dwie czerwone spod czarnej Kacper odblokuje, to i nawet więcej. 40 też by nie pogardził, bo to już dawałoby 80 punktów łącznie i z pewnością wygranego frame'a. Na razie 22 w breaku, 25 punktów więcej na liczniku Kacpra Filipiaka. A to właśnie dostałem od Grześka Biernackiego uwagę, rozkaz, nie wiem jak to nazwać, że mamy, zacytuję, obczajać pytania na YouTubie, bo się pojawiają na streamingu, a my w ogóle o tym nie wiemy. Tak? Tak. Wiesz jak tam się dostać? Nie. Chyba jak znajdziemy to dwa razy, więc. Ale dobra. Wyłącz głośnik tylko. Zapytamy Darka, bo jest obok nas. Darku. Darku, gdzie mamy dostęp do pytań na YouTubie, na streamie? Na jakim kanale to leci? O, już dostałem. Patrz, już mamy linka, wszystko okay. Jest. Nie, na telefonie, ale to jest na snooker.pl. Tutaj powinno być.
Grzegorz Biernacki pisze, słuchaj Rafał. Niesamowita historia. Oglądam na sali i słucham w słuchawkach waszego komentarza. Piękna sprawa. Pozdrawiamy cię, Grzesiu. Roger, jak wygrał z Kinderem, to chyba poczuł, że to może być ten rok. Kinder to chyba Daniel Holojta. O, pan Wojciech Grunwald. Czy można przyjść i oglądać na żywo? Nawet trzeba. Gdzie odbywa się finał? W Warszawie, Zamieniecka, 81? 80. 80. Galeria Szembeka, drugie piętro. O właśnie. Wjazd schodami ruchomymi, tak dosyć nietypowo. Chociaż dzisiaj zakazano, ale schody ruchome są czynne. Czynne, ale windą też można wjechać. Tak, 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 to tak, ale schodami to zawsze fajniej. Jak reprezentacja Eurosportu się poradziła? No, tak, trzy piąte grały. Trzy piąte grały. Z tych trzech piątych dwie trzecie wyszło z grupy. Jedna trzecia w postaci Jarka Kowalskiego. No Jarek skupiony jest troszkę na innych rzeczach. Michał wyszedł z grupy, poległ na dzień dobry, a Grzesiek doszedł do strefy medalowej, czyli ma brąz. No to dobre pytanie. Jaki był najnudniejszy mecz ever, jaki komentowali panowie? To wszystko jeszcze przed nami. Nie, ale były takie... Dlaczego takie pytanie się pojawia przy okazji Mistrzostw Polski? Tego nie rozumiem. No na pewno nie w tych zawodach się pojawił najnudniejszy mecz ever. To z pewnością. To sporo ciekawe. To jest pierwszy mecz, który komentuje. Tu. Dla mnie też, ale dużo oglądałem, wcześniej grałem, więc nie mogłem, ale mecze są raczej ciekawe. Nie, słyszałem cię chyba. Chwilę. Nie. Nie? Wcale? Wcale. Okay. Może mówiłem komuś tu do mikrofonu. Dobra, niechcący. Piotrka słyszałem, na pewno słyszałem Bartka Różyckiego. Może mnie z kimś pomyliłeś po prostu. Kogoś jeszcze słyszałem, kogo później nie mogłem. Rafał Górecki się pojawił nawet. Poznać po głosie. I nie był tobie jego debiut, bo... Nie był tobie. Bo już miał przecież Mistrzostwa Świata skomentowane. I dlaczego w tym meczu grał Ebdon? Niekoniecznie. Są też inni czasów wstrzymywacze, którzy grają no tak bardzo typowo. Tak, dla zabicia czasu Ebdon, jak te 12 minut pomyśli, to zawsze coś fajnego wymyśli. I Kinder to nie Daniel, tylko Konrad. A, to przepraszam. Daniel to Danzig, chyba taką maksywkę. Okej, nie wnikam. Przegadaliśmy w ogóle drugą część breaka Kacpra Filipiaka. Dopełnił sprawy. Robotę wykonał, 2-1 już prowadzi. To może być ten moment, w którym Kacper poczuje krew, a zazwyczaj jak to się dzieje, to jeszcze ma tej siły determinacji więcej. Wcale nie odpuszcza. Oczywiście też nie można się spodziewać, że odpuści Paweł Rogoza, bo raczej to się nie wydarzy. Oby się nie wydarzyło. Jeszcze dwie partie do rozegrania przed krótką 10-minutową przerwą zaplanowaną po 5 frejmach. Ma jeszcze szansę Paweł Rogoza nawet z prowadzeniem na tę przerwę schodzić. Dwie partie, które być może ten mecz już do końca ustawią. O wyższe prowadzenie będzie walczył Kacper Filipiak. Ja tak się przyglądał z niepokojem białej bili Paweł, gdyż na niebezpiecznie blisko przelatywało obok niebieskiej. Za grube było to natarcie, czy za cienkie? Za cienkie było to natarcie. Trójkąt, no i często w takim przypadku dochodzi albo do zatrzymania białej na środku stołu, albo do snookera takiego nietypowego ustawionego. W tym przypadku mógłby ustawić się ze bilą żółtą. Bo zwykle snookerzyści rozbijają, jak wiecie, sami dobrze wiecie, z lewej strony, no i ten snooker powstaje za zieloną w takim przypadku. No już
już teraz na rozbicie Kacper. Ale doskonale przyłożył w różową. Doskonałe uderzenie. I jest kontynuacja. Czerwona z podróżowej, tam trzecia powiedzmy z tego układu. Jeszcze to krótkie zagranie też można rozważać. Jeżeli różowa idzie do lewej środkowej, no to taki zestaw. Czerwona do lewego rogu, różowa do środka. Pytanie, co stanie się później z różową, czy ona na swój punkt powróci. Wydaje mi się, że tak i może się przyblokować, ale pewności nie ma. Czarna na pewno wyłączona z rozgrywania. Będzie zależało Kacprowi na tym, żeby oprócz niebieskiej chociaż jedna wysoka kolorowa była do gry przy tych przyjemnie ustawionych czerwonych. Ale teraz to zmartwienie Pawła Rogozy. Niespodziewanie Kacper myli się na różowej do środkowej kieszeni. Takie niewymuszone błędy zdarzają mu się naprawdę rzadko, też na tym polega ta jego solidność. Ale też trzeba pamiętać, że Kacper jest człowiekiem. Kto tu na plakacie jest? Dobrze poznaje to chyba sylwetka Adama, tak? Adam Stefanów, tak, duże to kieszenie złożone. Plakat po lewej stronie, właśnie w stronę Adama zagrywał Kacper Filipiak. Myślisz, że to miało jakiś wpływ? Aj, za lekko tym razem. No, można mówić za lekko, za mocno, ale przedłużając drogę białej mini, znalazłby się o wiele korzystniej na następnej czerwonej Paweł Rogoza. Jedną zepsuł, drugą zgubił. Wcale nie zainteresowany czerwonymi do prawej narożnej kieszeni. Tu dwie ewentualnie kusić by mogły na wbicie, ale raczej skusić się na nie co się Kacper, chyba że z wyprowadzeniem białej w górę stołu, to rzeczywiście z jednej z nich można prowadzić białą, odbijając się od bandy pod czarną i z boczną rotacją uciekać gdzieś tam wyżej. No i tak jak uciekł całkiem nieźle z białą, tak, no nie mógł Kacper przewidzieć zupełnie tego, co stanie się z czerwoną po jej spudłowaniu. A ta czerwona nieszczęśliwie dla Kacpra wystawia się Pawłowi do żółtej kieszeni. No i to są trudne breaki. Breaki, w których trzeba kombinować, prowadzić doskonale białą. Czarna zablokowana, także niebieska jest na razie takim łącznikiem pomiędzy czerwonymi, pomiędzy dołem a górą stołu. Obecność różowej na punkcie niewiele tu może pomóc Pawłowi. Dobrze, że złożył się w stronę mini brązowej. Powiedziałbym bardziej, że obecność różowej może zablokować dostęp do trzech czerwonych, dwóch z pewnością. Także rozgrywania tej kolorowej akurat powinien na tę chwilę unikać. No i kij przełożony do lewej ręki, bardzo często z niej korzysta Paweł Rogoza. Ale nie zawsze jest skuteczny. To też jest jeden z tych zawodników, mam wrażenie, którzy jak ognia unikają zagrań z przyrządu i wynika to z po prostu braku sympatii do tego typu uderzeń i też z pewnej wiary w to, że tą słabszą ręką gra się całkiem nieźle. Ale kończy się to tym akurat w tym wypadku, że Kacper znów podchodzi do stołu. I on przed podobnym wyzwaniem, też trudne podejście. Przed byłym mistrzem Polski. No z bardzo wysokiej oce zaczął Paweł. Tak dał z siebie wszystko na początku, a teraz mam wrażenie... No to tak jak ja w tych zawodach. Słucham? To tak jak ja w tych zawodach. A, okej, okay, no tak, ale u ciebie ten moment to trwał cały pierwszy mecz, a tutaj na razie tylko jedna partia. No u mnie skończyło się to wysoką porażką w 1/8 finału z Maćkiem Kosakiem. Ale Paweł... było do zera? Do zera, tak. 0-4. Maciek zagrał naprawdę solidnie, bardzo dobrze.
Ja z niewiadomych przyczyn bardzo słabo. A z kim Maciek odpadł? Z Danielem Holojdą w ćwierćfinale na ostatniej niebieskiej w decydującej partii. Może tam było bardzo, bardzo gorąco. Cieli się chłopaki jak komary dosłownie. Już 4-3 prowadził Maciek. Zrobiło się 4-4. No i w końcu na niebieskiej wszystko się to dla Daniela szczęśliwie zakończyło. Najdłużej trwający ćwierćfinał w ogóle wczoraj. A Maciek gdzie na co dzień gra w tej chwili? W Blake'u? Chyba tak. Chociaż rzadko widuję go przy stole treningowym, powiem ci szczerze. Ale tak, wydaje mi się, że jakby powiedzieć, jaką ma przynależność klubową, to raczej Blake. Daniel z kolei jest reprezentantem Akademii Mateusza Nowaka z Kerzą. Też w ogóle co ciekawe, to wyobraź sobie, że Grzesiek był z półfinalistów najstarszym zawodnikiem w wieku 25 lat. Wow. Rocznikowo 26, ale średnio to jest chyba 22 lata. I Paweł, i Kacper, i Daniel. Żaden z nich jeszcze 24 chyba nawet. A pamiętasz w zeszłym roku, jaki był skład półfinalistów? Grzesiek, Mateusz Baranowski, Kacper Filipiak i... Oraz? Pamiętam, z kim grał Kacper w półfinale. Też było młodo. Ale może też było bardzo młodo, tak. Może nawet młodziej. Był Mateusz, który jest najmłodszy w tym gronie. Czyli odwrotnie niż światowe tendencje. Mhm. Inaczej też niż w polskim kobiecym snukerze. Ładne teraz zagranie Kacpra. Nie jestem przekonany, czy wyszło to idealnie, czy to będzie miał możliwość zagrania czerwonej spod czarnej, co odblokowałoby samą czarną. Jeżeli tak, to może być kluczowe uderzenie całego frame'a. To sprzed chwili z niebieskiej, kiedy zdecydował się ten układ naruszać Kacper Filipiak. No chyba, że czarna przechodzi do rogu, a to ujęcie nas myli. Ocenia to sobie teraz Kacper. Chyba o czerwoną chodzi na razie, bo tak dostając się na... No, zaraz zobaczymy właśnie, czy to jest kąt na odbicie. No, czyli wątpliwości były co do jednej i co do drugiej. Na którąś musiał się Kacper zdecydować. 31 punktów przewagi po czarnej może mieć Kacper. 16 jeszcze z tych dwóch łatwo ułożonych czerwonych można dorzucić. Łatwo. W miarę łatwo na tych najbliższych czarnej bili. No co sprawia, że jeszcze jednej czerwonej z prawej strony stołu będzie na pewno potrzebował i chyba ta najbliższa kieszeni będzie najlepszym wyborem. Niewygodna dosyć dla leworęcznego zawodnika, ale przy dobrym pozycjonowaniu powinien sobie Kacper poradzić. Czysta wsteczna rotacja i próba zajęcia się najniżej położoną czerwoną z tej trójki spod prawej bandy. A takie głębsze zamachy jakby... No nie, to nie było kąta na wybicie środkowej bili. Milana frame'a. Milana pierwsze dwufrejmowe prowadzenie w tym spotkaniu. Idealnie do niej pozycjonuje Kacper. O proszę, prawa ręka. To się akurat zdarza dużo rzadziej, żeby do tej słabszej ręki przekładał kij Kacper, ale to wystarczyło wbijać, już zupełnie nie martwiąc się o pozycję do czarnej. 47 przewagi, 43 na stole, dwóch snukarów teraz potrzebuje Paweł Rogoza, a teraz chyba już spokojny o wynik tego frame'a może być Kacper.
nie wygląda na zainteresowanego podejściem do stołu, żeby szukać trzech snookerów na remis. Paweł Rogoza, czy jednak? Dwie czerwone na stole, kolory ustawione dobrze. Można szukać wolnej bili, ewentualnie po faulu swojego rywala. Chyba warto spróbować. Żeby jeszcze w ogóle zachować szansę w tym frame'ie, czarna musi wpaść. To teraz snooker za czarną w takim razie, jeżeli tej partii nie traktuje jako rozgrzewkę. Za krótko chyba. Nawet jeżeli jest może snooker to łatwe. Okazuje się, że w całości czerwoną widział Kacper Filipek. Teraz całkiem niezła okazja, żeby poprowadzić białą za czarną, a czerwoną gdzieś wśród niskich kolorów zostawić. To by było najlepsze rozwiązanie. No nie wyszło to Pawłowi. Czerwona wystawiona, już frame'a poddaje, już nie chce przedłużać zawodnik ze Szczecina. 3 do 1 z perspektywy Kacpra Filipiaka. No zaczyna to wyglądać tak, jakby ten mecz dominował, a on lubi dominować. Będzie potrzebował Paweł dużo solidnej gry, jakiegoś przełamania, żeby tę dominację Kacpra przełamać również. Jeszcze jedna partia do tej przerwy, która trwa tylko 10 minut, ale zmienić może w sumie sporo, bo jednak zawsze jest to moment, w którym ten zawodnik, który gra gorzej, dostaje trochę oddechu. Ten, który gra lepiej, jest w pewien sposób z rytmu wybijany. Chyba jest niezwykle istotne, żeby Paweł tego frame'a wygrał, żeby jeszcze mieć szansę na równą walkę w tym meczu. Pojawia się pytanie, co uważacie o występie Mateusza Baranowskiego? Nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby się na ten temat wypowiadać, bo grałem sam z nim w grupie, ale z drugiej strony widziałem z najlepszego miejsca, z najbliższego miejsca, jak wyglądała gra Mateusza. Jestem trochę zdziwiony, bo wyraźnie po prostu dyspozycja w jakiś sposób nie... Parę gorszych dni się zdarzyło Mateuszowi. To jest doskonały zawodnik, który zazwyczaj jest bardzo równy, który potrafi grać niezwykle mocno i skutecznie, nawet jeżeli gra mu się źle. W tych zawodach grało mu się chyba wyjątkowo źle. Nie wiem, z czego to wynika, bo aż tak głęboko na ten temat nie rozmawiałem z Mateuszem. Natomiast w meczu ze mną, w pierwszym naszym w ogóle spotkaniu w całych mistrzostwach, już widać było, że te szanse daje, że odstawne nie są do końca dokładne, tak jak to zazwyczaj bywa, że te niedokładności się pojawiają. No i mnie wtedy udało się to wykorzystać. Mateusz słabo zaczął cały turniej i później też nie grało mu się dobrze. Po prostu chyba parę słabszych dni się wydarzyło. W ogóle bym nie posądzał Mateusza o to, że źle się do zawodów przygotował, bo wiem, że trenował bardzo ciężko. Także, no cóż, dwukrotny mistrz Polski, szansę na obronę tytułu po raz kolejny stracił, ale
wróci pewnie mocniejszy, tak mi się przynajmniej wydaje. To się zadziało teraz na stole. Próba wbicia Pawła Rogozy. Poprzesuwał chyba w jednym zagraniu wszystkie czerwone. Albo prawie wszystkie. Co tu dostaje z tego Kacper? Bardzo trudny układ. Jedna czerwona na początek może nie taka trudna do wbicia, ale skontrolowanie białej do różowej samo w sobie już może pewnych problemów nastręczyć. Nie ma chińskiego snukera jednak, więc okej, z tym problemu nie będzie, ale dalej rozgrywanie breaka wcale nie będzie takie łatwe, bo tu chyba właśnie na różowej w głównej mierze może się tylko koncentrować Kacper. Jeszcze takie trzy łatwe czerwone można spokojnie wybrać do rozgrywania z różową. Dalej zacznie się kombinowanie. Tu jest kilka opcji. Ta czerwona ustawiona z tej trójeczki po lewej stronie najniżej. Ona przechodzi do lewej narożnej kieszeni. Ta, która stoi gdzieś na godzinie 15 od czarnej, też do wbicia do tej prawej narożnej. To każdej z nich będzie jednak potrzebował bardzo precyzyjnego pozycjonowania Kacper, żeby break się przedwcześnie nie zakończył. No już teraz kombinuje Kacper Filip, jak dostać się do czerwonej, do prawej narożnej kieszeni. Samo dostanie się do niej może nie jest wielkim problemem, ale tu należy się wykazać wielką dbałością o to, jaki kąt na niej pozostawi sobie Kacper. I raczej chciałby, żeby ten kąt nie był zbyt wyrzucający. Jeżeli nie ta czerwona, to może druga do lewego rogu. Wydaje się, że z niej dużo łatwiej teraz zagrać do różowej, podtrzymać to podejście. Jeszcze sobie parę tych punktów przewagi na licznik dorzucić. Bo spoglądając na to, jak czerwone się ustawiły, jest parę tych trudnych. To ważne, żeby cały czas być z przodu po prostu. Żeby cały czas tę inicjatywę trzymać po swojej stronie. W taki sposób Kacper lubi dominować mecze, nie pozwalając przeciwnikowi nawet na chwilę oddechu. Mamy tutaj trochę próśb o podgłośnienie. Nie da się tego technicznie ponoć zrobić, ale będziemy mówić głośniej. I może to coś pomoże. Na zbicie z czerwonymi. Raczej nie tę czerwoną chciał trafiać. Nie tę z lewej strony, a właśnie tę z prawej, żeby odblokować obie do gry. Wyszło to Kacprowi, 30 punktów przewagi i raczej koniec breaka. Chciałby tutaj znaleźć teraz jak najlepszą odstawną, już za niskie kolory się przespacerował Kacper Filip, jak żeby zobaczyć, z którego miejsca będzie Pawłowi Rogozie najmniej wygodnie zagrać kolejne uderzenie. Może tutaj zagrywać od czerwonej, która stoi najbliżej białej. Jeszcze jedną z nich pokierować do kompletu, do czarnej i dwóch czerwonych. Jeszcze ten układ bardziej skomplikować, wysyłając białą na górę stołu. Inny pomysł na to zagranie ma Kacper
Filipek. Czerwona na prawą bandę, biała w okolice żółtej kieszeni. Ojojoj, to ma kłopoty Paweł Rogoza. Przez chwilę mógł mieć nadzieję na to, że czerwona fuksem wpadnie do prawej narożnej kieszeni. Wpadła, ale biała bila. No tu dostęp ma chyba tylko do jednej czerwonej, tej trudniejszej, tej, która stoi bliżej bandy. Wydaje się, że ta bliżej środka stołu zablokowana jest wcześniej wspomnianą. Daje radę i z taką Kacper. Dużo uwagi na treningach poświęca Kacper Filipiak tego typu uderzeniom. Zresztą wszystkich zawodników z kadry na ostatnich zgrupowaniach nieźle przećwiczył Tom Limor, trener właśnie tego typu uderzeniami. Czerwona przez cały stół, po dwóch bandach, po jednej bandzie z pozycją do każdej tak naprawdę kolorowej. Robiliśmy tych zestawów po kilkaset wręcz wbić na jeden zestaw. No i jak się okazuje, to wytrenowanie Kacpra w tych momentach jest niezwykle istotne, bo nie tylko wbił, ale też dobrą pozycję był w stanie uzyskać. Kolejne trudne wbicie przed nim jednak. Może nie dał środkowej kieszeni, a jeżeli nie dał, to tylko bila przy czarnej i to z chińskiego snookera. Jeszcze można się odstawiać od bili stojącej na górze stołu i musimy twierdzić, że to jedna chyba z lepszych propozycji dla Pawła Rogozy. No to bardzo niestandardowy wybór. Czerwona do żółtej kieszeni. Ok, te stoły są dosyć łatwe. Mam na myśli kieszenie, ale chyba nie aż tak, żeby ryzykować bilę, przy której spudłowaniu wystawia się wręcz automatycznie na coś do środkowej kieszeni, bo tu do ścięcia ma czerwoną Kacper. Może nie taką łatwą, ale jednak tej szansy wolałby Paweł mu w ogóle nie dawać. Na YouTubie pytania. Patryk Masłowski. Znam człowieka skądś. Największe zaskoczenie dla komentatorów podczas otwartych Mistrzostw Polski. No dla mnie właśnie brak Pawła Patryka Masłowskiego w składzie 30 występujących. To jest szok. Już długo nie gra Patryk Masłowski w snookera w naszych turniejach, ale gdyby wziąć 32 najlepszych zawodników w kraju, to na pewno w tym gronie Patryk powinien się znaleźć, więc teraz my możemy zadać pytanie, co się, Patryk, z tobą stało? Czy do nas wrócisz? Tęsknimy. Nawet Rafał Górecki zagrał. Właśnie. Także wiesz. W przyszłym roku już sobie rezerwuj hotel, jeszcze nie wiadomo na jaki termin. Ten termin też może ulec zmianie. Lepiej zarezerwować sobie jakąś miejscówkę u przyjaciół. To się wtedy przynajmniej nie ma problemów z terminami. A tak poważnie to chyba Mateusz Baranowski takim niespodzianką negatywną. Duże oczekiwania wobec tego młodego snukerzysty jeszcze, a coś nie zahulało, coś nie zapracowało. Ty miałeś okazję brania udziału w tych wszystkich zgrupowaniach. Jak mu tam szło, no to już... No,
szło jak zwykle dobrze. Tak jak wcześniej już chwilę o tym nawet mówiłem, Mateusz jest bardzo równym zawodnikiem, bardzo się przykłada, dużo trenuje. Może przed mistrzostwami odrobinę za dużo, może się przetrenował. W każdym razie no, nie grał na swoim poziomie. W 13 czy 14 rozegranych frame'ach jeden tylko notowany break to wskazuje na to, że okej, miał najmocniejszą grupę. Była trudna grupa, ale no, po prostu nie zagrał na swoim poziomie, na takim poziomie, jakiego by sam od siebie oczekiwał. Grał tak przez 2-3 lata i w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich statystycznie po prostu musiał mu się zdarzyć gorszy turniej. Pewnie za rok wróci znów mocno. Nawet nie za rok, tylko w tym sezonie. Przecież rozgrywki Top 16 już niedługo się rozpoczną. Patryk, jak ty zagrasz za rok, to i ja zagram za rok. Słowo komentatora. Cztery punkty przewagi już na Kacpra Filipiaka. 67 cały czas na stole. No i słusznie. Strefę, gdzie są dwie czerwone, będzie miał wybór, jak pokieruje białą, tak między jedną a drugą. Nie chciał jej dotykać, nie chciał dać sobie tej możliwości wyboru. Jedna czerwona, no i plus jeszcze kolorowa będzie potrzebna, dowolna, bo to już na 50, a nie 60 przewagi, to już była bilana, to będzie bilana frame teraz, w tym momencie. Tak zdziwiony chyba tym, jak odbiła się biała, chociaż to zdziwienie dało upust w momencie, kiedy jeszcze biała do tej bandy nie doleciała. Zielona do środka. Biała już prawie cała w kieszeni, ale miała na tyle dużo siły, żeby od rantu się poodbijać i jednak w kieszeni nie spocząć. Tak to sprawia, że już trzech do remisu. Trzech do remisu, tak. Czyli prawie pewien prowadzenia 4 do 1 może być Kacper Filipiak. Trzech do remisu i w tym momencie rozpoczynamy przerwę za jakieś 10-15 minut powracamy. Ponownie, a może za chwileczkę się zobaczymy tu już przy stole finałowym. Bo my tam się właśnie udajemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
No my już jesteśmy na miejscu, ale dostaliśmy 3,5 minuty kary. Chyba jeszcze to. Jakie rokowania na drugą część, drugą sesję, Michał? Ty się znasz. No tak realnie patrząc, wydaje mi się, że Kacper już tego meczu z rąk nie wypuścił. Może się skończyć 6-2. Ale no, liczyłbym na to, że Paweł jeszcze powalczy, że się zrobi tutaj ciekawie, że może... No niestety Kacper trochę słabości pokaże po to, żeby ten mecz był po prostu bardziej wyrównany. No, ale chyba tak realnie właśnie mało to prawdopodobne, żeby mistrzem Polski Kacper nie został przy tym wyniku i przy tej grze obu zawodników, bo na razie tylko jednego dobrego frame'a Paweł zagrał i to był frame pierwszy. Na nasze kilkanaście lat tej komentatorskiej kariery powiem ci, że mamy najbardziej wypasioną dziuplę ever. Takie ze 100 metrów. Największe, nie? Tak. I sufit wysoko, i stół do pokera, darty. Wszystko jest. Nawet prowadzący w finale Kacper do nas zawitał, co prawda spożytkował czas po swojemu, po prostu położył się gdzieś na sofie z telefonem w ręku. Przebrał pozycję na łabędzie i tak te 15 minut przeleżał. Zegar zniknął, odliczamy już te końcowe momenty. Mistrzostw Polski 26, zdaje się. Albo 7. Darku, które to mistrzostwa? 27, prawda? 27. Kawał historii. Ale super zagranie Kacpra. To, że jak wypatrzył drogę w ogóle dla białej, przeprosił nie za doprowadzenie białej pomiędzy czerwonymi a czarną, tylko za zbicie z niebieską. No chociaż tak naprawdę to nie ma za co przepraszać, bo kąt nie jest jakiś fenomenalny. Ale faktycznie, gdyby do tego kisa nie doszło, biała poszłaby gdzieś pod górną bandę, a stamtąd raczej by Kacper niczego nie atakował. Teraz na dwie czerwone można grać pozycje, może nawet i na trzy. Daje sobie wybór Kacper Filipiak, ale priorytetową była właśnie ta do lewej narożnej kieszeni. Z niej można przy użyciu bandy i krzyżaka dostać się już na czarno. Sześć do jednego. Taki może być bardzo jednostronny wynik finału. Nie będzie to najbardziej jednostronny wynik finału w ogóle w historii tych wszystkich finałów Mistrzostw Polski. Sam byłem autorem takim negatywnym wyniku do zera, kiedy takie cięgie baty dostałem od Michała Zielińskiego w Warszawie w breaku, w tym pierwszym breaku, który cały czas funkcjonuje przy Nowogrodzkiej. 0 do 7. 0 do 7 jeszcze było, czy 7 do 0. Krzysztof Rubel kontra Marcinniczka. O, i Przemek Kruk zawitał do nas. Przemek, chcesz usiąść? 4 do 0 Marcinniczka z Krzysztofem Rubem w 2002 roku. Kaliszu, to była impreza przy okazji chyba Mistrzostw Europy, zdaje się. Tak, zostały tak połączone. No i to tyle z tych takich wyjątkowo finałów do jednej bramki granych. A dwa ostatnie, najbardziej zacięte, 6 do 5, 6 do 5. Dwa razy 5, 5 frame'ów wygrywał wyłącznie Kacper, a 6 jego rywale Tomasz Skalski i Mateusz Baranowski. Przemku, co chciałeś? To musisz do Piotrka się zgłosić. No, pełna profeska mówić. No dobrze, to ja puszczam w takim razie Przemka Kruka, niech się powie mądrze, było mi niezmiernie sympatycznie. Do usłyszenia. Siadaj, bo to się gra się. Zadajesz bardzo trudne pytania i nie będę ci odpowiadał na antenie.
jak to mówi nasz serdeczny kolega, brązowy medalista tych mistrzostw, mistrzostw Polski, nastąpiła delikatna zmiana w studiu. Przemek Kruk dołączył do nas. Jak jest z dzieciakami dzisiaj? No to... Zależy, o co pytasz. Ty w tej chwili masz jakąś tam szerszą wiedzę na temat tego, co może nas spotkać za parę lat. W dobrze, Polsce, jest, dobrze, dobrze, dobrze. Młoda fala nadchodzi pełną siłą. Także Kacper i podobni to już ostatnie szanse na to, żeby tytuły postawić. A Michał właśnie zwrócił uwagę na ten fakt, jaka średnia wieku jest w tych, mistrzostwach, w półfinałach średnia wieku. Właśnie, bo tam... No to zobacz, no. Masz Kacpra, masz Pawła, który jest młodszy. To najstarszy był Grzesiek, chyba, tak? Grzesiek był najstarszy. 23 lata? No. 4. O, postarzał się. A nie wygląda. Postarzał się. Ale to Kacper ten, bo nie oglądałem na żywo od początku całości. Pierwszy frame był dla Pawła Rogozy. No tak, i z przytupem, no. Tam z taki wysoki break 70 parę chyba, czy z 80. No, tak 100 punktów bez odpowiedzi miał mniej więcej, bo jeszcze w drugiej partii zaczął, ale już... No jak w drugiej partii skończył, tak skończył aż do teraz, Paweł. No tak było właśnie, że jak się zbyt mocnym akcentem zacznie, to potem jest słabo. Tak, Michał? Może będzie dzisiaj mikrofonem. No to samo wychodzi. No to nie tylko stan, ale prawie snooker. Może nawet wedle definicji to snooker jest właśnie. Coś tam widzi, może nawet dotoczyć, a jeżeli nie, no chciałbym mieć dostęp do tej lewej czerwonej Paweł Rogoza. Mikromuśnięcie. Co to jest mikromuśnięcie w ogóle? Co, dwie bandy? Dwie bandy i zlepa pewnie. Albo mógłby na ucieczkę zagrać, tylko to chyba... No to uciekł. To uciekł. Będzie uciekał ponownie. Walka o tytuł, prestiż, pieniądze. Jakie nagrody finansowe? Żadnych. Walka o tytuł, nie prestiż. Popraw się. W półfinale Kacper ładnie. Podniósł się, nie? To na pewno rozmawialiście o tym, ale to co z Grzeszkiem zrobił, no. A na zapis bardziej spojrzałem i to... Ja tam kątem oka patrzyłem na, głównie na dwa ostatnie frame'y. Akurat przegapiłem w ósmej partii ten kluczowy moment, kiedy Grzesiek spaprał. No miał jakieś takie podejście i ile mu sklepała w kieszeni, dosyć łatwa ponoć. Tak? Okej. Okay. No sejfy miał niesamowite grając z Grześkiem. Tutaj akurat tego kunsztu jakby tej cechy za bardzo nie przedstawia nam się z tej strony Kacper. Może dlatego, że nie musi, może dlatego, że Paweł Rogoza z kolei te odstawne od pewnego czasu u niego kompletnie nie istnieją. Na tu ładny sejfik wyszedł teraz, może trochę z
przypadku, nie? Ale ta czerwona z prawej strony zasłonięta przez zieloną to jest teraz ogromna, no, ogromny problem dla Pawła. No tak może niekoniecznie, wiesz? Może dostęp do niej ma. No jak ma, to łatwiej jest, ale jeżeli nie, to ciężko ocenić generalnie, nie? Nie wiem, jakoś przyzwyczaić się. Trudno się połapać z tym. Inna perspektywa, tak? Niż to co zwykle mamy, bo też te bandy się schodzą na górze, to jest w ogóle całkiem trudna ocena. A no to widzisz, faktycznie. Będzie złożone, nie wiem, czy tutaj niższej, czy wyższej, ale faktycznie. Problem nie. Wow. Rewelacyjne bicie. Słychać było brawa zresztą. Pechowo, może trochę niedokładnie wcześniej prowadzenie białej i fenomenalne, ta czerwona na początek, natomiast 6 punktów z tego to na pewno rozczarowanie dla Pawła. I odstawna też chyba nie do końca przemyślana, bo tam wiadomo było, że z prawej strony będzie zostawiał możliwe wbicie dla Kacpra. Tutaj można było pokombinować z poprowadzeniem białej na lewą stronę stołu, tam większa szansa była na schowanie za niebieską, czy nawet za żółtą lub brązową. Okazuje się, że wyszło na dobre dla Pawła. Ostatnia chwila, żeby już podnieść się, ostatnia chwila, żeby jeszcze zaistnieć w tym meczu, bo ciężko będzie od ewentualnego 1-5 powrócić. No tak, ale z tej byli w kieszeni, dało się lepiej wyjść. Kąt wyrzucający mocno w górę. Brak możliwości zagrania wstecznej rotacji, także no, turlanką, takim bezładem grać musi, wychodząc na najwyższą czerwoną Paweł Rogoza. Tam jeszcze chyba doszło do jakiegoś kanonu z inną czerwoną, co tylko utrudnia sprawę. Masz czego odrabiać, ma na czym odrabiać, ale do pewnego momentu, no układ, już wybiegając daleko do przodu, układ żółtej i brązowej. Zieloną może rozważać, niebieską również brać pod uwagę. No i cała gama różnych, przeróżnych, odstawnych. No, to właśnie może jakaś forma inwestycji. Od brązowej schowanie białej za żółtą. W ten sposób rozłączyłby sobie, rozdzielił sobie żółtą od brązowej, dając możliwość ściągnięcia tego układu w trakcie jednej wizyty. Mądrze o tyle, że brązowa w otwarty obszar, natomiast nie dokładnie o tyle, że czerwona z lewej strony zostawiona. To jest taka bilet, do której oczywiście złoży się Kacper. To chyba trzeba grać na wbicie, po prostu to jest... Odstawia się, wiesz, dwie bandy. No tak, negatywne chyba, tak, odstawne. A to z kolei takie sobie, prawda, bo tu do wbicia do środka ma czerwoną Paweł Rogoza. Jasne, że z tej czerwonej nie bardzo jakoś kolorowa, ale chyba można było postarać się o więcej z tego ustawienia.
Oto się wysypał już jak zły Paweł Rogoza. Czerwona plus jeszcze jedna czerwona, oczywiście między nimi kolorowa. Wahał się pomiędzy zieloną a brązową, zdaje się. No ładne to przesunięcie. Bila na piątą wygraną partię za chwileczkę przed Kacprem. Kacpra może być, bo no właśnie już... drugi dopiero, wyobrażasz sobie? A to no, właśnie, no. Myślałem, że to już 4-5 jakoś, ale ma ten hat-trick, właśnie teraz przypomniałem sobie faktycznie hat-trick tych przegranych z kolei finału. Także sporo razy w finale, sporo razy... Nie, hat-tricka nie ma w przegranych, to jest czwarty finał dla niego, no. Czwarty, jeden wygrany, dwa ostatnie przegrano. Ale dzisiaj jakby czekając na rozstrzygnięcie u Kacpra i u Grześka właśnie też się zastanawiałem ile razy, bo tak no ile razy przychodzi na myśl, że to taki multimedalista, prawda? Złoty multimedalista Mistrzostw Polski. Okazuje się, że to raz dopiero udało się zdobyć taki Mistrzostw Polski, że ogromny hałas. No i ładne, prawie czyszczenie do końca Kacpra. Oczywiście te pierwsze bile w podejściu były najistotniejsze. To były bile, które dały prowadzenie już 5-1. No i pytanie chyba nie czy, tylko kiedy sięgnie po drugi, jak mówisz, tytuł mistrzowski Kacper Filipiak. Początek być może ostatniej partii tego finałowego pojedynku. Od razu wczesna szansa dla Kacpra Filipiaka, tak jeszcze nie zdecydowany od czego zacząć. Bo to jedyny dylemat to no, związany tam z oczyszczeniem okolic punktu bili żółtej. No, faktycznie tutaj perspektywicznie patrząc to byłoby dobre rozwiązanie, tylko że na start to była na pewno trudniejsza czerwona, może jeszcze wpadnie. No, a tak nieźle może pokombinował jakby.
daleko perspektywicznie wybiegając Kacper. Nie wiem, czy dobrze odczytuję jego myśli, ale chyba chodziło o to, że ściągnąłem czerwoną, która blokuje punkt żółtej po to, żeby żółtą wreszcie tam przenieść, a później, żeby móc rozgrywać niebieską ze swojego punktu, bo rzeczywiście to w takiej kolejności musiałby wszystko rozegrać, żeby mieć taki czysty, klarowny, snukerowy układ. Niebieska chyba przechodzi Pawłowi do zielonej kieszeni. Nic nie trzeba z białą specjalnego robić. Żadnych udziwnień. Łatwo w sumie dla kogoś, kto dysponuje takimi technikami, taką swobodą wbijania właśnie na długich zagraniach. To znowu Paryż telefonu nie wyciszył. Mały kąt ma Paweł Rogoza na rozbicie. Można pójść po czerwoną przy niebieskiej, można pójść na czerwoną, która stoi nad niebieską. No i na to drugie rozwiązanie decyduje się. No to teraz już to rozbicie musi. Do rozbicia musi dojść. Chyba dobry kąt ma na niebieskiej bili. Okazuje się, że tego kąta było za mało. Prawie, że na wprost, także no, za chwileczkę wypracować sobie musi to miejsce. Elegancko. Pozamieniał kompletnie trzy kolorowe miejscami. No i trudno będzie, jeżeli ktoś dbał o takie szczegóły, o takie detale, jest wręcz pedantyczny i chciałby bardzo je ponownie ustawić na swoich miejscach, to musiałby się po prostu mylić. Rozgrywając breaka do końca, nie ma takiej możliwości, żeby czarna stała na swoim miejscu, niebieska na swoim. A może to jest droga. Właśnie, ale to jakby też była ilustracja do końca to, czego chciał uniknąć Kacper, czyli Kacper dążył do tego, tak, czytam to co ten wybór pierwszy, jak Kacper, że trudniejszy o czerwoną wbijał, żeby właśnie takiego bałaganu sobie na stole nie zrobić. Widać, że jednak jest takiego niestandardowego stołu sporo można podbijać. Teraz chyba zakopane tutaj zdaje się. Bez kontynuacji już Paweł Rogoza. Dużo porozrzucanych, otwartych, czerwonych było. I zamiast kolejny raz szukać jakiegoś rozbicia, takiego dosyć chaotycznego kontynuowania podejścia, chyba należało po prostu wybrać konkretną czerwoną i do niej prowadzić białą bilę. 38 to oczywiście nie jest wielka przewaga. Dobrą teraz korzyścią czerwona wyrzucona na bandę i to chyba od niej powinien grać odstawną Kacper, po to, żeby właśnie uruchomić sobie bilę, żeby mieć więcej w otwartym polu. No bez tej czerwonej frame'a nie wygra Kacper. Oczywiście ona nie jest tak krytyczna w tej chwili, natomiast no wiadomo, jakoś tam oceniamy zawsze, kierując się tym, czego oczekujemy od zawodników grających w finale Mistrzostw Polski, od tego najwyższego poziomu. No jednak tego przewidywania, że ta bila będzie potrzebna bardziej zawodnikowi przegrywającemu. Kolejne zabezpieczenie z przypadku
uzyskane. Na pewno zadowolony z tego zagrania Paweł być nie może, no bo tutaj nie udało się wyprowadzić białej na górę, ale czerwona do bandy to jest akurat dobra wiadomość. No i za moment będzie można rozegrać bilę różową, ta pójdzie na punkt czarnej. No z tych otwartych, luźnych, czerwonych jeszcze ma 5 sztuk. Da się wypracować już nawet niewielką przewagę. A teraz różowa na punkt czarny. Tego jeszcze w tym frame nie mieliśmy. A niekoniecznie. Ale właśnie, że nie. I nie będziemy. Kompletnie nie boi się grać z przyrządu, nawet z premedytacją. Wychodzi sobie, kiedy wie, że jest to jedno z tych łatwiejszych rozwiązań, kiedy białą nie trzeba przesuwać po nie wiadomo ilu bandach. Gorzej z ręki. Drugi poważny błąd w tej partii. Na samym początku ta czerwona spudłowana do żółtej kieszeni, teraz dużo łatwiejsza do narożnej. Powinien policzyć punkty, my też policzmy, 21 przewagi Pawła, 3 czerwone, no nie zrobi z tego wygrywającej przewagi, ale może zbliżyć się czarną. Mocno, prawda? Z czarną, bo musiał, ale ta czarna rozgrywana z punktu żółtej to karkołomne zadanie, także zrobić jak najwięcej tego prowadzenia. No, ale 22 da radę, tak? 21, 22 to już jest na 43. 22 przewagi, bo było 21. 21 może dołożyć na 42 prowadzenia, to i tak będzie dobra zaliczka przy 43 na stole. No nie, w sensie 22, że... wiesz, do remisu, tak? To jeszcze lepiej chyba. No dokładnie, bo tu z jednej z tych czerwonych śmiało mógłby pójść. Warto byłoby pójść nawet po czarną. Nie wiem, czy tak kombinuje Paweł. Zdaje się, że tutaj będzie różowa, okej. Okay. Jest to możliwość po wstecznej rotacji zagrać pozycję na czarno. Warto, bardzo, bardzo byłoby. Jeżeli nie, no to minimum ta różowa. Różowa plus dobry kąt na wybicie czerwonej spod lewej bandy. Też taką możliwość mógłby sobie pozostawić. No to czarna z przyrządu. Nie wiem, czy będzie grał na wybicie czerwonej spod bandy prawej z kolei. Lewa ręka. Raz już błąd popełnił grając swoją pierwszą stronę i raz wystarczy. Ale ładnie, rzeczywiście na pewniaka, tak z jakiegoś strachu. 43 prowadzenia, 43 na stole. No dobre podejście Pawła Rogozy, potem dosyć niespodziewanym, a nawet bardzo niespodziewanym pudła Kacpra Filipiaka. Jeszcze super, tutaj nie tylko odstawną udało się, ale i snukera ustawić.
niby Paweł, niby Kacper wychodzi z tego snookera, ale wystawia też czerwoną. No to gramy dalej. Ten mecz jeszcze się nie skończył. Ten mecz jeszcze będzie miał co najmniej jednego frame'a. No widać, że nie boi się grać lewą ręką też Paweł Rogoza. Chociaż akurat tak nie miał, nie było ciężaru gotunkowego związanego z ewentualnym właśnie spróbowaniem tej czerwonej. 5 do 2. Schodzimy na przerwę. Pozdrowienia dla wszystkich od Grzegorza Wiernackiego. To ten koleś, co przegrał w półfinale. Piękny mecz, fajny mecz, fajny mecz. Rzeczywiście blisko finału był Grzesiu. Trochę rozczarowany tutaj, akurat wpadł na moment. Nie wiem, jeżeli ktoś nie wiedział, jeżeli to jeszcze się tutaj nie przemycona została ta informacja, to ja przekażę ponoć, a jeszcze może szybciutko po raz kolejny przebiegu tego półfinału. Tam było 4 do 2 dla Grześka Wiernackiego, potem trzy partie wygrane przez Kacpra Filipiaka, dwa wysokie breaki w partii na 3 do 4, potem na 4 do 4. No i bardzo
skuteczna taka gra, chociaż już bardziej już szarpana w partii na 5 do 4. 94% skuteczności podobno w tych trzech ostatnich frame'ach miał Kacper Filipiak. No to jest skuteczność, którą mogliby się naprawdę bardzo chwalić profesjonaliści, i to z cisłego topu światowego rankingu. No tu nieźle kombinuje, dobrze ocenia Kacper Filipiak. Taka będzie próba wbicia, ale mądra, bezpieczna. No, chyba że jednak ta pozycja dla białej wili na bandzie okazuje się, że tak do końca bezpieczna nie będzie. Także zmiana zdania, zdaje się, będzie na odstawą wyłącznie grał Kacper Filipiak i gra bardzo dokładnie. No tu nie przewidział, że ta powracająca czerwona zrzuci bilę czarną. To nie są takie sytuacje, to nie są takie układy, które lubią zawodnicy. Większość snukerzystów jednak woli mieć czarną w otwartym polu. Ale petarda, fantastyczne zagranie Pawła Radozy. No i tu nie zmieniam zdania, jakby odstawna sama w sobie wcześniejsza Kacpra Filipiaka była dobrej jakości, choć widzimy, że nie była idealna, skoro posadził czerwoną Paweł Rogoz. To trochę niedokładnie pozycjonowanie. A tu bardzo niedokładnie na wbiciu. I to właśnie z takiego prostego błędu wcześniej, z tego niedokładnego prowadzenia, prostej sytuacji, podkreślam, niedokładnego prowadzenia białej bili od zielonej na czerwoną, zrobiło się zamiast łatwego wbicia trudne, z tego wzięło się pudło, a na dodatek jeszcze na domiar złego wystawiona czerwona dla rywala. Tak, dzielę trochę uwagę między to, co się dzieje na stole, to, co mamy tu na obrazie, a to, co Państwo, co Wy piszecie pod naszą relacją na żywo, i pojawia się między innymi nazwisko jednego z grających już Czeczyn. Z czego się cieszy się? Przyszedł, wrócił Rafał. Wrócił Rafał, cieszy się. Konrad już Czyczyn właśnie tutaj, Dalia wspomniała jego do światowej klasy pulista rzeczywiście, i tu nie wiem, czy nie będzie tak, że... Jest okej? Okay? Jest okej, okay, tak. Nie wiem, czy... No mam nadzieję jeszcze, że powiedział, że Konrad będzie więcej grał w snookera i pokaże, że w snookera też grać potrafi. Akurat miałem przyjemność, nieprzyjemność zagrać z nim mecz, jak się da, Rokietnica. Ten turniej nazywa Rokietnica Open. W połowie zeszłego roku. No i po prostu fajnie grają ci puliści, a Konrad w szczególności. Jeżeli już tam się wystrzelają na swoim podwórku, jeżeli uznają, że już im za mało tego wygrywania w pula, to ja zapraszam do snookera. Niech ci, którzy czują się mocniej w snookerze, czują też oddech tych, którzy w pulu Polaków, którzy w pulu bilardzie światowym już sporo osiągnęli. Ale już były takie, wiesz, przebłyski półbiliardzistów dawno temu. Może nie takie
nie z takimi sukcesami jak we wspomnianej rokietnicy, ale Warszawa przecież, no, Wojtka Trajdosa trudno zakwalifikować pod to czy pod to, no, mm-hmm. skupiono jakby na pulbiardzie, ale wychował się praktycznie na snukerze, później tak trochę mieszał. Był Meyer, był Gastman, był Mucha, Marek Derek też, no to on ze snukera przeszedł w pula Kuba Sawicki. No były takie epizody. No, ale chyba pierwszy czas teraz jest taki, kiedy rzeczywiście można myśleć o tym, że warto na snukera przechodzić również dla, no nie wiem, ze względów materialnych. Tu nie mówię akurat o mistrzostwach polskich, czy w ogóle o rozgrywkach w Polsce, natomiast to, co dzieje się w światowym snukerze, to zachęca do tego, żeby osiągać wyniki w snukerze amatorskim. No, żeby zagrać w mistrzostwach świata amatorów na przykład, no to trzeba jednak być wytypowanym do kadry z danego kraju. Także tu droga jest właśnie na przykład przez mistrzostwa polskie. Może to jest jakaś tam motywacja dla Konrada wspomnianego. Ale jest ten czas, kiedy rzeczywiście w snukerze warto już coś tam powalczyć, żeby żyć z tego najzwyczajniej. Niestety bywa w życiu tak, że trudno w tym przypadku połączyć jedno z drugim, żeby być dobrym zarówno na tym poletku, jak i na drugim. I zazwyczaj te dwie dyscypliny jest się dobrym, ale nie jest się dobrym w jednej chociażby konkretnie, tak? Tak, bo to właśnie nie wystarczy być dobrym, prawda? Trzeba być wybitnym, a żeby być wybitnym, to trzeba się poświęcić już całkowicie temu jednemu zajęciu. A to trzeba było się, bo to ciekawe pytanie. Ze strony snukerzysty to wiem mniej więcej, jak może pomóc snukerzyście pól, a patrząc z drugiej strony, w jaki sposób snuker może pomóc pulbilardziście. No ta pierwsza perspektywa łatwiejsza jakby dla mnie do odpowiedzi, dla Ciebie pewnie też. Ja pamiętam, że zawsze jak się tam trochę pobawiłem w pula, potem wracałem do snukera, to więcej odwagi takiej pojawiało się. Odwaga i miękkość. Przede wszystkim zdobywa się miękkość. No ten timing jest taki bardzo wyjątkowy. Kija się nie ściska, nie ma tych nerwów. Troszkę inaczej się ciało może, mam też wrażenie, ustawiało wtedy, taki bardziej jest elastyczne. Nie ma tej spinki. O, pól zmiękcza zdecydowanie. A czy pól jest tam jakaś taktyka, poprawia się? To trzeba by pól bilardzistów zapytać, ale naprawdę nie mam przekonania na to. Co się zyskuje właśnie, czy nie wiem, może pewność nawet na dłuższych bilach, chociaż tak jak grałem przeciwko właśnie tutaj, chociażby w tej rokietnicy. Przeciwko pól bilardzistom snukera, no to nie, no, oni w ogóle nie mają strachu w sercu, no bo te długie bile, do których snukerzysta nie podchodził, bo z założenia to jest za niski procent szans powodzenia, żeby w ogóle brać je pod uwagę, lepiej zagrać odstawną, to oni walą i tam im wchodzą z taką 80% skutecznością, jakby nie wiedzieli, że to są trudne bile po prostu. Gacper 30, przewagi będzie więcej, 31, doskonale do bili niebieskiej. No tutaj powiązane trochę te czerwone, rzeczywiście słusznie, chyba Kacper szuka jakiegoś otwarcia, jakiegoś kontaktu, zbicia się, żeby delikatnie coś tu poprzesuwać. No kąt ma dobry, albo tutaj, żeby przesunąć na czerwoną stojącą na lewo od brzowej, tylko to musiał być idealny kanon rzeczywiście. Albo zejść nisko też, tutaj bardzo dokładnie by musiał Kacper, o właśnie w to miejsce, czy na ten pułap, na tę wysokość prowadzić białą bilę. Jak będzie za nisko, to wredny kąt, to ostre cięcie. Jak będzie za wysoko, to i na czerwono przesłoni dojście na kąt wbicia. Wyszło doskonale. No i teraz każdy punkt, każda bila, to nie tylko punkty dla siebie, to nie tylko własna przewaga rosnąca, ale i odbierane potencjalne te punkty dla rywala, te, którymi mógłby wracać do meczu. No tak, ściągając wszystkie trzy w odpowiedniej kolejności, dwie są kompletnie, totalnie otwarte. Jedna zblokowana inną czerwoną, stojącą tam blisko bardzo różowej. Oj, to już będzie wystarczająco dużo, żeby chyba nawet odebrać chęci Pawłowi Rogozie powrotu do stołu, już nie mówiąc o powrocie do meczu czy do tego frame'a.
krótko teraz do niebieskiej. Ale na tyle krótko, że spokojnie z tego kąta, wbijając kolorową za 5 punktów do środka, da się wyjść na prawą stronę stołu na dwie czerwone, na lewą dolną kieszeń. Ojej. Da się i pewnie wyjdzie, tylko nie dla siebie. A ta niebieska, potem czerwona i kolor, to byłoby już na mecz. No, spogląda jeszcze Paweł Rogoza. No, gdyby dźwignął się z tego, gdyby z tego powrócił do pojedynku, to byłaby sprawa spektakularna. Pamiętajmy, że Paweł też ma jakąś tam tremę związaną z obecnością w ogóle w finale Mistrzostw Polski. Jeszcze takiego sukcesu nie miał, ba, jeszcze w tych swoich poprzednich startach nigdy nie stał na pudle. Także awans do półfinału to już było jego życiowe osiągnięcie. Ma złoty medal Mistrzostw Polski, zdaje się, w kategorii do lat 21, bo do 18 czy do 19, bo te kategorie też się jakoś tak dosyć szybko zmieniają wraz z wymogami, no, innych jakby nadrzędnych organizacji światowych. No to maksimum, jakie mógł osiągnąć przed momentem, to gdyby biała zatrzymała się na czarnej, gdyby tę czarną uruchomił Paweł, a wyszedł sobie na którąś z czerwonej. Ale bez strachu, w ogóle na niesamowitej swobodzie wbije. Teraz trzeba ściągnąć różową, kolejne 6 punktów zaliczyć, a potem dobra odstawna. Ta odstawną musi sobie już zaplanować. Trochę za daleko biała bila do zrobienia, wszystko jeszcze, ale tu powinien bardziej był po lewej stronie jednak zostać z białą. A lewa ręka też gra u Pawła. Czerwona się nie ruszy, czarna odejdzie od czerwonej. No, była tam duża ściana, której kompletnie nie, no, dostrzegł, ale nie wykorzystał jej Paweł Rogoza. Ściana z brązowej i zielonej, jeszcze w porządku. Jest zielona, a niebieskiej? Tak, niebieskiej. W połączeniu z żółtą bilą. To nie jest dobre zagranie. Kacpra przeprosił, chociaż, no, gdyby nie zaliczyła biała rantu w środkowej kieszeni, mogłoby się okazać, że powstałby snooker za żółtą na przykład. No, tak czy inaczej, mam wrażenie, że czerwona jest do ścięcia do rogu. No, układ bil kolorowych już taki, no, zachęcający. Wirtualnie to jest, może okazać się, że jest to bila na frame'a albo na mecz w przypadku Kacpra. Prawie dwa snookery naraz. Na pewno chiński. Być może też ten normalny, regularny. No to szczęście, potrzebne szczęście Pawłowi. Jeszcze nie wiem do końca, ale zdaje się, że niebieska co najmniej odcina kąt bicia. Prawdopodobnie w ogóle wymusza też snookera. Potrzebne było Pawłowi szczęście i szczęście dostał.
rewelacyjna odpowiedź, tak zawiesiłem głos, bo tam chyba jednak między brązową a zieloną ma dojście Paweł do wbicia nawet czerwonej, no co najmniej do zaliczenia, możliwe, że nawet do wbicia. Trafia, wszystko w otwartym polu, jak ważne teraz widzimy. Było otwarcie bieli czarnej wcześniej, kiedy grał swoją odstawną Paweł Rogoz. A musi ściągnąć układ do końca, dlatego ta czarna odsunięta od bandy, odsunięta w takie korzystne miejsce, jest teraz bardzo dużą korzyścią dla Paweł Rogoz. Myślenie dokładnie. Tutaj będzie daleko od zielonej. Kąt wyrzucający na dół stołu, albo walczy o powrót właśnie w taki sposób. Jest ok. No, wydawało mi się, że tego kąta nie, że nie da się zagrać w ten sposób, że będzie musiał się na daleki półdystans zdecydować. Paweł Rogoza wykonał swoje uderzenie jednak perfekcyjnie. Oj, to teraz chyba sobie serwuje nie najlepszą pozycję do brązowej. Tu należało wyjść bardziej na wprost. Stop ball, później niebieska do środka. To była taka najłatwiejsza gra. Musi wychodzić na zieloną kieszeń i wychodzi na nią słabo. Ale trafia. Gdzie biała? Różowa do środka, później czarna i będzie trzecia partia dla Pawła. Będzie forsował jakiegoś odbijania białej ze wsteczną rotacją od prawej bandy, wychodząc doskonale na czarną. Tylko lekka turla na później atak czarnej ze środka stołu z lewą, chyba z lewej ręki, dokładnie. No, wygrać frame'a lewą ręką. Nie tylko Kacper to potrafi. O, biała, 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 uwaga. Bez faulu. No i niespodziewanie, bo to był frame, w którym wydawało się pełną kontrolę posiadał Kacper Filipiak. Ostatecznie wygrywa jednak Paweł Rogoz 5-3. I tradycyjnie przerwa nie na reklamę.
5-3. My cały czas gramy o mistrza Polski, cały czas swoje szanse ma, choć wciąż niewielkie. Paweł Rogoza. Zaskakujący błąd Kacpra Flipiaka na parnalnej niebieskiej, niespróbowanej z własnego punktu. Od tego zaczęły się problemy Kacpra Flipiaka. Bo teraz chyba problemów ze środkową kieszenią mieć nie będzie. Dobry kąt na niebieskiej. Idealnie byłoby teraz wyjść sobie na czerwoną stojącą bezpośrednio nad czarną wilą. Jeszcze trochę, jeszcze kilka centymetrów i będzie jak należy. Sporo sprzeczności jest w tych technikach u Kacpra. Uwielbia grać z krótkiego mostka, ale kiedy biała stoi przy bandzie, no powiedzmy w takiej odległości, kiedy ten mostek rzeczywiście trzeba ustawić krótki. Wiadomo, że banda powoduje to, że on jest taki rachityczny. Woli grać z mostka ustawionego na bandzie. I to jest mostek już zdecydowanie długi, taki powyżej taki średniej. O, chociażby jak teraz. Najwyższy break mistrzostw to 33 punkty, zdaje się, tak? Konrada już czyna wspomnianego, zresztą dzisiaj przeze mnie. Dzisiaj. W ostatnim dniu naszej transmisji. A drugi z najwyższych breaków to dzieło autorstwa właśnie Kacpra Flipiaka, 127 punktów. Przygotowałeś się, widzę. Trzy setki. Może w drodze do czwartej jest w tej chwili Kacper. Trzy setki mistrzostw w ogóle. Dwie autorstwa Kacpra. Blisko był Grzesiek Biernacki, 91. Jeszcze miał 22 na stole, brązową spróbował. Blisko był, zdaje się, też Paweł Rogoza, miał 90 w podejściu. No tutaj kanon trochę niedokładnie. Być może wyciągnie się, być może z ręki nawet następne uderzenie będzie miał jeszcze Kacper. Jeżeli nie, to na pewno możliwe docięcie z przyrządu. Ale miało być po prostu troszkę inaczej. Ta biała bila inaczej, w inny sposób miała zatrzymywać się na odsuniętej czerwonej. 32 punkty. Na razie to co najwyżej zaliczy.
jeszcze nie ma sensu otwierać, chociaż kąt na czarnej może zachęcać do tego. Ma luźnych jeszcze 4 czerwone. Wejście na tą najniższą, stojącą zaraz obok zwartej ze sobą piątki. Przewagi już, także doliczając 4 otwarte czerwone, tak nie wiem, czy co się bardziej opłaca, czy ryzyko związane z rozbiciem, jak wyjdzie to super, ale z tymi rozbiciami bywa różnie, czy jakaś taka mozolna walka o budowanie kolejnych, to by musiał zdobyć 28 przewagi. No i dużo i mało. Dwie czerwone, powiedzmy, ze wskazaniem, jedna już wpadła, za chwilę po nim czarna, druga też można ją wskazywać z miną czarną, a dwie kolejne na górze ekranu, jedna w ogóle jest dosyć trudna, ta stojąca przy lewej bandzie. Najgorzej, co w takim przypadku można by było zrobić, to rozegrać te cztery czerwone, zdobyć mniej niż 28 punktów, próbować rozbijać, otworzyć i trafić i oddać taki stół Pawłowi Rogosie. Kolejne dobre wbicie. Wiedział, pamiętał Kacper oczywiście o tym, że tym razem trzeba dostać nisko pozycję do niebieskiej, tym razem trzeba powędrować po czerwone stojące w górnej połowie stołu. To zobacz, jak to się fajnie klei. Teraz niebieska, 14 już zrobione. Tu za krótko Kacper. No a idąc tą myślą, czerwona, różowa, to też jest na 68 przewagi. W poprzedniej partii był o bile z przodu, bliżej swojego drugiego sukcesu w Mistrzostwach Polski. 3 wtedy potrzebował wbicia, teraz potrzebuje tych wbić 4. No to już wiadomo, że 5. Czyli nadal 4. Historia lubi się powtarzać. 58 na przewagi Kacpra. Na stole 75 wystawiona pierwsza czerwona. Jak jest na wprost? Stop ball do niebieskiej, otwarcie piątki. Może tak być. Idealnie trafia w czerwone, że idealnie leci do Abida. No super, to jakoś nie wyszło, nie jest może też najgorzej. Ale teraz pod presją na pewno najbliższe zagranie. Jeszcze tą czerwoną wybiera. Odważna decyzja Pawła Rogozy. To wydawało mi się, że to będzie taki kąt, przy którym konieczne będzie mocne zagranie wsteczne rotacje i takie porozrzucanie agresywne czerwonych. Okazuje się, że jednak ustawienie było dużo korzystniejsze dla Pawła. Czerwona z lewej ręki, teraz no, czarna, trochę może zbyt centralnie, ale otwarte ma bile
No, wykaraskał się z niesamowitych terapatów w poprzednim frame. Wtedy wydawało się, że jest pozamiatane. 2 do 5, ponad 40 straty. Teraz może mieć jeszcze... No więcej, tu ma więcej do odrobienia. Ja także może to być jeszcze bardziej niesamowity powód, jeżeli faktycznie uda się skompletować to, co potrzebne do wygrania partii. Dobrze, dobrze, ważne było teraz niesłychanie ważne, żeby właściwą pozycję uzyskać do niebieskiej, żeby mieć ten niski kąt i białą pilę w górnej połowie stołu. Krytyczne zagrania, tam jeszcze rozegranie niskich kolorów żółto do zielonej, to jest na pewno potencjalny problem. Wcześniej go nie rozwiąże Paweł, gdyby udało się z ostatniej czerwonej wyjść na różową, to pewnie byłoby najkorzystniejsze rozwiązanie, ale już wcześniej było wiadomo, że to nie schodzi w grę. W ogóle teraz wychodzenie na czarnej to nie był najlepszy pomysł. A był kąt, prawda? Spokojnie, żeby cofnąć na przykład do niebieskiej. Do czarnej jeszcze jako taką można byłoby usprawiedliwić, gdyby chociaż o ten właściwy kąt na niej zatroszczył się Paweł, a tu wydaje mi się, że jest centralnie lub prawie centralnie. No będzie ok, minie niebieską, nie zasłoni sobie żółtej bilą brązową. Kąt ma na obejście stołu, tak na tę samą kieszeń powinien zagrywać Paweł. Czyli z żółtej na zieloną, również do żółtej kieszeni. Super, super uderzenie Pawła. Zauważyłeś, ile on mierzy? Tylko nie mierzy. Krótko. Tu mierzy, teraz mierzy, a jak już się złoży, to nic nie zmienia po prostu. Super, właśnie rewelacja to. To rzeczywiście jest imponujące. Kompletuje tego comebacku, przynajmniej nie w jednym podejściu Paweł Rogoza. 11 straty, albo 11 przewagi z perspektywy podchodzącego do stołu Kacpra Filipiaka. Dwie bile potrzebne, tylko chyba jeszcze nie będzie próbował ich ściągać w tym momencie Kacper. Gdyby chodziło wyłącznie o brązową, o trafienie brązowe, gdyby to była bila na partię, na mecz, warto byłoby spróbować bicia. Ale z drugiej strony rewelacyjnie gra z przyrządu, więc może się okazać, że lepszej szansy może nie dostać. W taki sposób chytrze. I to jest prawdopodobnie, no właśnie, sprawdza zawodnik od strony białej, sprawdza sędzia od strony brązowej. Snookera chyba nie ma.
to są trudne ustawienia obu bil, kiedy mniej więcej tak właśnie stoją, tak jak różowa i niebieska. Trudno zagrać taki typowy up and down, próbując wykorzystać ustawienie którejś z kolorowych. No, zadowolony z siebie Kacper nie będzie. Białej daleko od dolnej bandy, brązowej daleko od jakiejkolwiek bandy. Nie to, że jest to szansa na wbicie, ale na poprowadzenie białej za czarną na przykład. Dobra, tak decyzja, miało wydaje być. Mi się. Chyba złe wykonanie. Fatalne. Fatalne, to jest tak, to jest na koniec. A już taka szansa na zamknięcie meczu dla Kacpra Filipek. A ciekawe, czy ta presja rzeczywiście tak duża teraz u Kacpra? Trochę mógł poczuć powracającego do meczu Pawła. Łatwa bila niby, ale właśnie presja mogła zrobić swoje. I z tych rzeczy jednak wpada brązowa, zaraz wpadnie niebieska i tu już jest bila na frame, na mecz, na drugie, jak się okazuje, dopiero mistrzostwo Polski Kacpra Filipiaka. Pierwsze zdobyte w 2014 roku, gdzie Kacper ograł Michała Zielińskiego 7-2, a Michał Zieliński specjalnie na tę okoliczność mistrzostw Polski przyjechał tutaj do Warszawy, jest nawet, siedzi tu gdzieś przy stole multi champion polskiego snookera. Ileż tam tytułów ma Michał? 3 zdaje się. Mhm. 2009, 10 i 13. Tak samo na tę szczególną okoliczność przybył do naszego kraju nasz jedyny profesjonalista aktualny, Adam Stefanów. Razem zdaje się przyjechali w ogóle. A Kacper Filipiak, przypomnijmy, to jest ten zawodnik, który jako pierwszy zdobył, dostał się do main touru. Nie pograł być może w nim zbyt długo, ale oto on napisał ten kawałek historii polskiego snookera. No i życzymy mu, żeby pisał ciąg dalszy. Opisać potrafi tej historii. Za mistrzostwa Polski niestety za mistrza Polski do turu się to nie jest jakby z jakiegoś powodu droga. Tak. Mhm. Ale w związku ze zdobyciem, no poczekajmy jeszcze. Mieliśmy o związku nie mówić. W związku ze zdobyciem tytułu mistrza Polski, to mu daje przepustkę do wielu startów w innych imprezach rangi międzynarodowej. Skąd będzie mógł się dostać do turu ponownie. Pożyjemy, zobaczymy. Podki jeszcze nie różowa, no tego już chyba nie wybije Paweł Rogoza. On potrzebuje dwóch snookerów. Jakaś karkołomna próba teraz utrzymania różowej na stole. O, udało się jednak. I za to widzimy, zbiera brawo od Kacpra, chociaż z drugiej strony ta różowa teraz na wbicie i już definitywne zamknięcie meczu. No i tak to się stało. Kacper Filipek zbiera powrót Pawła Rogozy, taki mini comeback, nie wiem, czy jakiś wielki powrót, ale to wygrane pewnie, oczywiście bez sporej straty. Za to należało się brawa Pawłowi. Najwcześniejszy mistrz Polski, bo to takie nietypowo rezygnane zawody. Zwykle kwiecień, marzec. A tu proszę, początek stycznia, Trzech Króli, czwarty w zasadzie już. I puchar dla niego już ustawiony na stole, za chwilę dekoracja. No my już chyba podziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, nie głównie z nami, bo my dzisiaj wyjątkowo na zaproszenie Piotrka jesteśmy przy mikrofonach. A Piotrek, teraz tobie oddamy głos. Także my się żegnamy, zapraszamy na relacje z tej samej dyscypliny, ale no, z innego kontynentu. Tak to innych króli będzie. A właśnie, ktoś chce do Eurosportu, możemy zaprosić, czy też jest embargo na jakieś wiadomości, chyba nie ma. To możemy zaprosić na turniej Masters i taka dobra wiadomość, myślałem, że nigdy tego nie powiem.
ale nie padł break maksymalny. Były teraz rozgrywki Championship League Snooker, nie padł w nich break maksymalny, a czekamy na tego 147 oficjalnego maksa w zawodowym snookerze. A to znaczy, że będzie szansa, że zobaczymy tego szczególnego maksymalnego breaka w trakcie Masters. Masters zaczyna się za tydzień. No skoro tu nie padł, ten w Mastersie. No właśnie, to też tak. Do końca wyczekają, bo nigdy nie wiadomo. Także dziękujemy, zapraszamy. Tyle, nie? Chyba tak. Także dzięki. Przemek Kruk? Tak, tak. Przemek Kruk i Rafał Jewtuch. A Piotrzkowi Garbolińskiemu oddajemy już oba zestawy mikrofonów wraz ze słuchawkami. I laptopa. No dobrze, no to skoro chłopaki już mnie tu dopuścili do głosu, chociaż w bardzo niespodziewany sposób, to ja też chciałbym... Tak, wyłączyliście już, tak?
Turecka, Bartłomiej Różycki, Kazimierz Olejniczak, Małgorzata Kanieńska, Łukasz Uciechowski, Krzysztof Gorszewski, Maciej Grzegorz Lesiak i Andrzej Kowalski. Ogromne podziękowania, 4 miesiące pracy. Drodzy Państwo, serwis internetowy to jest też ważne miejsce w każdym przekazie, każdej sekwencji organizacji zawodów i strona internetowa serwis, który przekaz na żywo streaming pod pracą Dariusza Korawa i Piotra Garbolskiego. Serdecznie. Indywidualna nagroda, najwyższy rejestr zawodu, 133 punkty, tak? Tak zapamiętam, dla Konrada Juszczyna. Szanowni Państwo, ogromne gratulacje dla rozwodów moderców. Zrobimy na chwileczkę, zrobimy miejsca dla mistrzów. Wicemistrz Polski, superę, Paweł Krogoza.
Kacper Fliczek. Thank you.